Sportowy przegląd tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Piłkarze z Lipin zagrali pierwszy mecz przed własną publicznością. W 17. kolejce rozgrywek o Mistrzostwo Ligi Okręgowej Naprzód zmierzył się z Unią Dąbrowa Górnicza. Początek tego pojedynku należał do gości, którzy swoją przewagę udokumentowali strzeleniem gola. Z każdą kolejną minutą pierwszej części do głosu zaczęli dochodzić Lipinianie, którzy jeszcze przed przerwą doprowadzili do wyrównania, a gdyby mieli trochę więcej szczęścia, na przerwę mogli schodzić prowadząc. Gości bowiem przed stratą gola uratował słupek. W drugiej połowie do głosu znowu zaczęli dochodzić gracze z Dąbrowy Górniczej. Gospodarze próbowali pójść za ciosem i skopiować pierwsze 45 minut, zdobywając kolejne gole, jednak zespół Unii pokazał znacznie dojrzalszą grę i większe doświadczenie, które w decydujących momentach tego pojedynku okazało się niestety niezbędne. Naprzód zdołał jeszcze odpowiedzieć jednym trafieniem, jednak to nie wystarczyło, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Naprzód Lipiny, Unia Dąbrowa Górnicza 2-4. Obie bramki dla Naprzodu w tym pojedynku zdobył Kamil Gądek. W tabeli czwartej grupy Ligi Okręgowej prowadzi Warta Zawiercie, która do tej pory wywalczyła 44 punkty. Naprzód plasuje się na 11. miejscu z dorobkiem 18 punktów. Pozostajemy jeszcze na piłkarskich boiskach. W ostatni przed startem ligowych rozgrywek pojedynku kontrolnym Śląsk Świętochłowice pokonał B-klasową Wiktorię Katowice 3-1. Gole dla Śląska zdobyli dwukrotnie Mateusz Kajzer i Marek Schubert. Śląsk rozpoczyna pojedynki o ligowe punkty 2 kwietnia, kiedy to na wyjeździe zmierzy się z Hetmanem 22 Katowice. Przed własną publicznością pierwszy raz Śląsk zagra tydzień później, stając naprzeciw jedenastki strażaka Mikołów. Zmieniamy dyscyplinę. Świętochłowiczanin znowu w rolach głównych. W odbywającym się w Suchym Lesie Międzynarodowym Pucharze Polski w judo Dawid Graca zdobył 3. miejsce w kategorii 50 kg. Łącznie zawodnik uczniowskiego klubu sportowego judo Świętochłowice stoczył 7 walk. Jedną tylko minimalnie przegrał. Dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję. Do zobaczenia.